Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia filmiku pod tytułem Czemu konserwuje się Agosława? Czyli zabiegi upiększające przed 30. Niestety moja 30 zbliża się milowymi krokami. Jeszcze został mi roczek, a później nie wiem jak to będzie, zobaczymy. Taki filmik nakręciłam rok temu. I zobaczycie, jeżeli macie ochotę, oczywiście możecie wrócić do tego filmiku i sprawdzić, co jest takiego samego, czy coś się zmieniło. Nie powiem, że się nie zmieniło nic, bo to by było kłamstwo. Zaraz oczywiście Wam wszystko opowiem. Oczywiście nie wszystkie kosmetyki, które w tym momencie Wam pokażę, będą się nadawały dla każdego typu cery. Musicie o tym pamiętać. Ja mam cerę, czasami jest normalna, czasami jest mieszana, ale bardziej bym powiedziała skłonną do mieszanej. Zawsze mam pustą strefę T. I policzki są w miarę normalne, nie są suche, są w miarę normalne. I ja zawsze narzekałam na to, że właśnie mam taką tutaj tłustą cerę w tych okolicach. Ale powiem Wam, że rozmawiałam niedawno z kosmetyczką i ona mi uświadomiła w sumie, że tak naprawdę skóra tłusta jest grubsza. A jest grubsza i tak naprawdę będzie miała o wiele mniej zmarszczek i będzie się wolniej starzała. Dlatego jeżeli ktoś ma tłustą cerę, to dziewczyny cieszcie się. Oczywiście możecie walczyć z pryszczami, o tym zaraz powiem za sekundę. Ale musimy się cieszyć z tego, co mamy, bo niektórzy mają gorzej. Rozmawiałam właśnie z kosmetyczką, słuchajcie, i powiedziała mi parę takich rzeczy, które naprawdę sprawdzą się do każdego typu cery i każdego wieku. Najważniejsze jest to, żeby dokładnie oczyszczać twarz wieczorem. Czy to z makijażu, czy to zabrudzeń z zewnątrz. Powiem Wam, że ja swoją buzię myję dwa razy dziennie wieczorem. Przepraszam, myję swoją dwa razy wieczorem. I na początku przemywam twarz płynem micelarnym, zmywam makijaż oczu i później przemywam też wacikiem całą twarz, zmywam po prostu resztki makijażu. W tym momencie używam takiego płynu micelarnego, który już mi się kończy, nie kupię go więcej, nie jestem z niego zbytnio zadowolona, wrócę do swojej Biodermy na 100%. I będę używała czegoś jeszcze do zmywania makijażu, o czym powiem Wam za sekundę. Jeżeli chodzi o mycie buzi, to ja w tym momencie używam produktu z firmy Dr. Hauschka, który wygląda tak. I to jest takie oczyszczające mleczko do mycia buzi, którego mi zostało już tyle. Powiem Wam, że jak mi się skończy, to nie wiem, czy go odkupię. Bardzo lubię ten produkt, bo po nim naprawdę nie trzeba nawet używać kremu. On nie zostawia takiej ściągniętej skóry, ale nie wiem, może coś jeszcze lepszego znajdę. Nie, jestem z niego zadowolona, ale cały czas szukam jakiegoś, nie wiem, ideału. Ale na pewno jest jeden z lepszych kosmetyków, jakie używałam. I do zmywania makijażu korzystam cały czas, słuchajcie, albo z Clarisonika, albo ze szmatki muślinowej. I ja wiem, że Clarisonik to jest produkt, którego dużo z Was pragnie mieć posiadać. Powiem Wam szczerze, że ja naprawdę wolę szmatkę muślinową. I jaka jest różnica między nimi? Bardzo często, nawet po użyciu Clarisonika, później zmywając twarz, zauważam, że mam jeszcze jakieś resztki makijażu. Sekretem do pięknej i oczyszczonej buzi, słuchajcie, jest długość mycia właśnie nawet i palcami. Jeżeli będziecie myły swoją buzię przez 5 sekund, to wierzcie mi, że tam na pewno zostanie coś jeszcze i dlatego właśnie zatykają się pory i później wyskakują jakieś niespodzianki. Jeżeli nawet użyjecie zwykłej szmatki muślinowej, o której już mówiłam tyle razy, zrobiłam na ten temat filmik, jest naprawdę produkt fenomenalny, fantastyczny, działający z każdym płynem do mycia. Jest delikatna, a zarówno bardzo skuteczna. I naprawdę, używając jej przez około 30 do minuty, tak samo jak działa Clarisonic. Clarisonic działa przez minutę. Jeżeli będziecie używały jakiegokolwiek szmatki, a czegoś innego, jakiejś ręcznej szczoteczki przez minutę, uwierzcie mi, że też pozbędziecie się dużej ilości właśnie brudu czy makijażu. Dlatego to jest mu tak jak gdyby sekret, że pamiętajcie o tym, żeby jak najdłużej myć buzię, że to nie jest tylko kwestia paru sekund, ją trzeba dokładnie wymyć i wtedy ona jest przygotowana na przyjęcie innych kosmetyków. Ja wiem, że to może brzmieć tak, nie wiem, tak głupio, ale uwierzcie mi, że to jest jeden problem, dlaczego dziewczyny właśnie mają niedoskonałości na buzi, te skórniki, bo dokładnie nie oczyszczają swojej buzi. Kolejnym problemem jest, zakrywacie swoją pryszczę, twarz włosami, a tam pod włosami jest po prostu idealny klimat do tego, żeby nasze właśnie zaskórniki albo jakieś pryszcze się tworzyły, dlatego pamiętajcie, odsłaniajcie to, nie powodujcie, albo nawet jak przychodzicie do domu, to po prostu nakładajcie jakąś maskę, żeby ta skóra oddychała. I to też Wam powinno pomóc. Takie dwie rady, bez różnicy na to, jak, w jakim jesteście wieku. Pamiętajcie o tym, żeby myć twarz jak najdłużej i minimum przez minutę. Tak samo jak się myje zęby przez 3 minuty, tak samo myjcie swoją twarz przez minutę i uwierzcie mi, że różnica będzie diametralna. Po tym, jak użyłam mleczka, korzystam też z tej serii z toniku. To jest
też z oczarem wigilijskim. Tonik jest naprawdę fajny. Widzicie, też mi zostało mniej więcej, nie wiem, taka sama ilość, ale toniku jest chyba mniej z tego, co mi się wydaje. Tak, mleczka jest 145 ml, a toniku było 100. I też nie wiem, czego kupię, bo wydaje mi się, że można znaleźć tańsze odpowiedniki tego produktu, ale nie powiem, że nie jest fantastyczny, bo jest naprawdę. Jeżeli macie możliwość go kupić, to sobie na to pozwólcie, bo efekt jest naprawdę świetny. W końcu po miesiącach prób od grudnia udało mi się zdobyć kosmetyki z Biohemii Urody. Ja z nimi przygodę miałam niezbyt miłą, też może troszeczkę z mojej winy, może troszeczkę będzie z mojej siostry winy, bo podejść robiłam kilka do Biohemii Urody i za każdym razem coś nie szło tak jak trzeba. I ja pierwsze zamówienie złożyłam w grudniu, ale to zamówienie nie zrealizowało się, bo siostra nie zapłaciła w terminie. Później zamówiłam drugi raz rzeczy w święta wielkanocne, ale niestety nie doszły na czas i nie zdążyłam ich odebrać. Dopiero później mama je wysłała, a część tych kosmetyków dopiero odebrałam teraz, jak byłam w Polsce w wakacje. Jednym z tych kosmetyków to był hydrolat oczorowy, który na mnie czekał już od tygodni. I jestem zadowolona z tego produktu i na pewno za to cenę go jeszcze kupię i poproszę mamę, żeby mi zamówiła właśnie zapas, żebym mogła je sobie później odebrać. Także to jest jedna rzecz, która bardzo mi się podoba. Zamówiłam jeszcze mamie hydrolat różany i jeszcze jeden, nie pamiętam jaki, zostawiłam go w domu, ale mama też jest bardzo zadowolona z niego. Także to jest świetny produkt. Kolejna rzecz, o której jeszcze nie otworzyłam. Miałam dwa. Miałam jeden olejek myjący ekologiczny, nie ekologiczny, ale jaki? Egzotyczny, który przepięknie pachniał i świetnie zmywał makijaż oczu. I też zostawiłam go w Polsce, bo używałam go w Polsce. Z tego powodu, że jak miałam nałożone rzęsy sztuczne, niestety nie mogłam używać żadnych produktów oleistych na bazie olejów. I dlatego on sobie został w domu, bo zostawiłam go mamie. A ze sobą wzięłam słonecznikowy plus pomarańczowy, z olej pomarańczowy, którego jeszcze nie rozrobiłam. No bo jeszcze do niedawna miałam te rzęsy. I jeszcze czekam, aż mi się właśnie skończy to mleczko i wtedy będę używała tego do zmywania właśnie oczu. I oczywiście powiem wam, co o tym myślę. Nie mogę zapomnieć o tym. I teraz przejdę wam do pomienienia magicznego pudelka, które stoi obok mnie przy łóżku. I nawet jak jestem leniwcem, a ja jestem leniwcem okropnym, nawet jak mi się nie chce, to po prostu wystarczy, że ręką sięgnę i nałożę na siebie, co tam potrzebuję. To są różne rzeczy. Niektóre w ogóle nie mają nic do pielęgnacji buzi, ale ja po prostu mam je ze sobą, bo tak po prostu lepiej mi, ładniej wyglądają. Te pudelko kupiłam w takim akcie, chyba kosztowało 2 albo 3 funty. No i po tym, jak już omyłam buzię, oczyściłam ją dokładnie 2 razy, najpierw polem micelarnym, później mleczkiem, stonizowałam ją. Później wieczorem nakładam olejek, o którym wam już mówiłam wcześniej, olejek z firmy Fanome, Replenishing Moisturizing, nawilżający olejek. Ja później może zrobię zdjęcia tych produktów, żebyście widziały. Olejek jest 100% naturalny, ma w sobie olejek z jojoby albo z żożoby, macadamia oil, ma w sobie olejek arganowy. Właśnie też ta kosmetyczka powiedziała mi, że jej sekretem używania przeciwzmarszczkowym jest właśnie używanie oleju arganowego na buzie. Ale zaraz wam powiem, jakie miałam ja przygody z olejkiem arganowym. Generalnie mówiłam już o tym wcześniej w Lubieńcach Lata. Jest to olejek bardzo wydajny, który mieszam razem z kremem Weleda. To jest Wild Rose, czyli taka róża. I co ja robię? Tutaj sobie na dłoń wyciskam trochę kremu, dodaję 2-3 krople tego olejku, mieszam i później aplikuję to na całą twarz. I olejek jest suchy, bardzo szybko się wkłania, nie zostawia takiego tłustego filtru. Jest naprawdę, moim zdaniem, wspaniałym produktem. Co mi się podoba w tych produktach Fanome, to że mają przepiękne opakowania, takie bardzo ekskluzywne. Cena też jest ekskluzywna, niestety, ale to jest jedyna ich wada. Znaczy nie, jeszcze jest jedna wada, to, że mają dość krótki termin ważności, dlatego że są świeże. Świeże, naturalne. Większość z nich ma tylko 6 miesięcy od momentu otwarcia. Dlatego ten olejek, nie wiem, czy uda mi się dożyć w przeciągu 6 miesięcy, pomimo tego, że oddałam naprawdę dość duże próbki tego olejku swoim znajomym i cały czas go mam, jak widzicie. Świetnie nawilża skórę, świetnie ją odżywia. Naprawdę jestem bardzo zadowolona z działania tych dwóch produktów. Ten krem jest tłusty i powiem wam, że używam go nie codziennie, tylko raz na 2-3 dni, bo po prostu buzia troszeczkę za dużo później produkuje, moim zdaniem, sebum. Miałam też taki krem ten na dzień, ale zostawiłam go mamie, bo bardzo jej się spodobał. Co tutaj jeszcze mam w swoim magicznym pudełku? Mam balsam z Nuxe, taki ten do ust i nakładam, tak jak Katosu powiedziała mi, grubą warstwę. Jest bardzo ekonomiczny, pięknie pachnie, widzicie, takie zużycie tutaj już jest. To nakładam na noc i usta są następnego dnia bajeczne, całuśne. Ostatnio byłam chora, miałam tutaj maść na piersi, na piersiątka.
Co tutaj jeszcze mam? To dostałam od Agnieszki z The Breath of Fresh Air próbkę. To jest chyba ten olejek, jeśli się nie mylę. Kurde, śmierci ryba. Myślałam, że to jest ten Rosehip, ale nie wiem, jaki to jest olejek. Może to coś innego, już zapomniałam, bo się zmyła nazwa, słuchajcie. Nie wiem, co to jest. Ja zużyłam tego i nie pamiętam. A co tutaj mam? Aha, tu, nie, to już wiem, to jest ten Rosehip. Użyłam go parę razy, ale był bardzo tłusty i nie podobało mi się to na skórze, niestety, jakoś tak dziwnie. Tu Agam dała jakąś próbkę jeszcze cementu z Kerestes. Tu mam jeszcze swoje Travola. Mam też żele z labiotyki regenerujące do rzęs, którego kupiłam dawno temu, a nie używałam, ale teraz po rzęsach. Moje rzęsy nie są zniszczone, od razu wam mówię, ale postanowiłam sprawdzić, czy on działa, czy coś w ogóle robi jakąś różnicę i obiecuję sobie codziennie smaruję. Jestem bardzo z siebie dumna, bo na razie wytrzymałam 2 tygodnie, a to jest niesamowite jak na mnie, bo ja jestem bardzo, jeżeli chodzi o takie produkty, bardzo nie... Jak to jest słowo? Niesłowna? Nie. Niesystematyczna. Kolejny produkt z Fenome to Happy. To jest krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, który powiem wam, że wadą jego jest to niestety opakowanie. Niestety jest gęsty, też ma trwało 6 miesięcy, bardzo ładnie pachnie, ale czasami bardzo ciężko mi go wydobyć z tego opakowania i muszę stuknąć, żeby ten produkt znowu osiadł na dole, wtedy mogę go spokojnie wycisnąć. Tak jak mówiłam wam wcześniej, naprawdę działa fajnie przeciwzmarszczkowo, bo wygładza przepięknie tutaj tą okolicę pod oczami, rozświetla ją w sposób naprawdę fantastyczny. Używam go rano i wieczorem. Kolejną fajną rzeczą, taką ciekawostką, dlatego się nazywa Happy, bo ma w sobie też endorfiny, które powodują, że człowiek jest taki bardziej może orzeźwiony, bardziej taki właśnie szczęśliwy. I czy te używanie tego kremu sprawiło, że jestem szczęśliwszą osobą? Nie wiem, ale na pewno sprawi, że okolica pod oczami jest lepiej nawilżona i na pewno wrócę do niego, bo jest świetnym, świetnym produktem pod oczy. Porównując go do Clinique All About Eyes, którego używałam parę lat temu, to nie ma, tego nie można porównać i powiem wam, że ostatnio jak używałam próbkę tego, która była w magazynie Glamour, to dostałam przeokrutnego oczulenia od tego kremu, dlatego nie będę ryzykowała chyba już więcej z kosmetykami z firmy Clinique, niestety. Co tutaj jeszcze mam, to Xerial krem do stóp, którego używam dość regularnie i muszę wam powiedzieć, że też pięknie mi stopy wygładza. Też skusiłam się na masło Shea, które pachnie dziwnie, niestety. I co zauważyłam, że jak nie użyję go, to moje stopy naprawdę bardzo szybko się wysuszają. Nie wiem, czy to jest tylko taka mała głupota, ale fakt, że pięknie stopy nawilża, ale nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego później muszę często to aplikować, bo jakoś to nie wiem. Nie wiem dlaczego tak jest. Się zaplątałam chyba. Tutaj jeszcze mam z Clarinsa Beauty Balm maseczkę, która jest świetna, szczególnie na zmęczoną skórę, jeżeli potrzebujemy tego szybkiego zastrzyku energii. Świetny produkt. Tutaj mam jeszcze długopis, nie wiem co tu robi Brush Guard. I jakieś próbki tutaj jeszcze mam, coś z Narsa. Aha, to proszę do Agnieszki dostałam. To byliśmy na Svengai i dostaliśmy taką bluzeletkę. Nie wiem co to jest. Aha, jeszcze mam próbki z Dermalogiki. Dobra, to to. I teraz powiem wam jeszcze to, jeżeli chodzi o wieczór. Co jeszcze robię? Używam peelingów raz na jakiś czas. I w tym, jeżeli obejrzycie mój stary film, to zobaczycie, że ten peeling się powtórzy. Jest to peeling z Dermalogiki Gentle Cream Exfoliant. To jest moja już druga tubka. To po prostu peeling enzymatyczny, który dzięki kwasom ma też kwas salicylowy w środku. Bardzo fajnie skórę oczyszcza, a za jednym razem powoduje, że komórki się odnawiają. Jest on właśnie polecany osobom, które mają problemy ze skórnikami i w moim przypadku się fajnie sprawdza. Ten peeling działa na zasadzie maski. Nakładamy go na oczyszczoną buzię na 10-15 minut, później zmywamy ciepłą wodą i buzia naprawdę jest przepięknie oczyszczona i tak czuję się właśnie, że się te pory się otworzyły i jak gdyby się po prostu no ten, to wszystko, co tam zalegało, zostało wyczyszczone. Jednym peelingiem, który bardzo lubię, to jest peeling też z Fenome, Sugar Peel Multi-Active i to jest gigantyczny słoik, który też niestety ma ważność tylko 6 miesięcy, który pachnie obłędnie i ja naprawdę dałam już też dużo, dużo próbek tego swoim znajomym i koleżankom. Niesamowita sprawa, to są po prostu w środku zmielone pestki winogron, pestki truskawek i kryształki cukru, które ten to jest peeling maska, tak samo jak i ten w sumie, znaczy na tej samej zasadzie działa, tylko ten jest enzymatyczny, ten troszeczkę inaczej. Oprócz tego ma w składzie kilkanaście różnych innych olejków, które są bardzo potrzebne do naszej skóry. I co jest świetne, na wilgotną skórę nakładamy właśnie ten peeling, który przepięknie pachnie, macie ochotę po prostu lizać swoje palce i później oblizywać dookoła buzię.
Na początku, oczywiście przez masaż delikatny, powodujemy, że usuwamy martwą skórę z naszej skóry, a później, jeżeli zostawimy go na dłużej, na ten oczyszczony naskórek, od razu wszystkie olejki, te dobroczynne witaminy wsiąkają w naszą skórę i po użyciu tego peelingu zostawiam maskę na 15-20 minut, ściągam ją i nie potrzebuję używać żadnego kremu nawilżającego na noc, ani nic takiego. Nie polecam go w ciągu dnia i rano na pewno, bo zostawia taki film, po prostu skóra jest, znaczy nie zostawia film, zostawia po prostu dobrze odżywioną, pięknie nawilżoną skórę. Wadą jego, moim zdaniem, jest to, że jest troszeczkę duży, jeżeli ma być tylko stosowany, jeżeli chodzi o buzię, i to, że chyba może by było mniejsze, bo jeżeli chodzi o termin ważności 6 miesięcy, nie wyobrażam sobie, że mogłabym go sama zużyć w ciągu tego czasu, naprawdę, to by było bardzo ciężko. Teraz przechodzę do rano. Rano oczywiście zmywam buzię przeważnie tylko wodą, ewentualnie tym też mleczkiem delikatnie. I używam toniku. Później latem nie używałam praktycznie kremu, żadnego specjalnego kremu, oprócz tego z Weledy, którego później mamie oddałam. Po prostu uważałam, że troszeczkę moja skóra nie potrzebuje tego, no bo było za dużo. Czego używałam, to filtrów i na to zwracam uwagę. Albo w Aven, który już tutaj mi się prawie skończył, 30, albo taki kupiony w promocji w House of Fraser, Laboratory Remedy, i on był w promocji, kosztował 10 funtów, a normalnie kosztuje 30. To on jest fajny, bo on jest oil free, też to jest też 30. Też jest dość ekonomiczny i buzia po nim się tak strasznie, strasznie nie świeci, jak po tych innych filtrach. W tych wszystkich kosmetykach, które Wam pokazałam, niekoniecznie chodzi mi o to, żebyście korzystały z tych konkretnych firm. Chodzi mi o to, żebyście dokładnie oczyszczały buzię. Później, żebyście tonizowały ją, wieczorem dawały jej jakieś porządne odżywienie. Ja do tego celu używam olejków. Miałam powiedzieć Wam o olejku argenowym. Ja miałam 100% olejek argenowy, którego próbowałam na włosy i na buzie. Niestety wysadzało mnie po nim koszmarnie, ale co się okazało, rozmawiając z kosmetyczką, robiłam taki błąd, że po prostu nakładałam zbyt stężoną jak gdyby ilość tego kremu. I jeżeli bym go używała tak, jak na przykład używam tego olejku razem zmieszanym z kremem, albo nawet jeżeli jeszcze macie mokry tonik, który jeszcze nie wysekł na Waszej buzi, wtedy szybko właśnie kilka kropel tego olejku wsmarujcie Waszą buzię i on też będzie miał naprawdę bardzo dobre, dobroczynne właściwości dla Waszej skóry. I możecie znaleźć olejki, właśnie możecie sobie spróbować z chochoby, możecie zmieszać różne olejki. Jeżeli ktoś jest leniwy, to oczywiście możecie kupić wszystko w jednym. Albo właśnie zainwestować w dobry olejek argonowy, tylko wiem z tego, co się orientuję, taki olejek argonowy kosztuje nawet czasami 40 funtów za małą buteleczkę. No ale jego właściwości są znane od tysięcy lat i na pewno coś w tym musi być. Czyli mówiłam o oczyszczaniu, mówiłam o odżywianiu wieczorem, mówię o tym, żeby też stosować peelingi dość regularnie, w zależności od tego, jaką macie cerę, to z różną częstotliwością, i później rano, w zależności od tego, czego potrzebuje Wasza cera, to jeżeli chcecie ją nawilżać, to ją nawilżajcie, ale jeżeli tego nie potrzebuje, to nie ma sensu wpakować w niej czegoś, żeby buzia się świeciła, jak nie wiem, po prostu używajcie filtra, który w moim przypadku sprawdza się też jako krem na dzień. Ale powiedziałam, dlatego że skończy się lato, już się skończyło, zmienię troszeczkę swoją pielęgnację. I o tym może powiem Wam po jakimś czasie, od kiedy zacznę używać właśnie tych jakichś tam innych kosmetyków. Aha, i jeszcze jedna rzecz. Ja też do twarzy używam innego ręcznika. To jest mój specjalny ręcznik, który był w jakimś gratisie na lotnisku, bodajże do jakiegoś zestawu męskiego, kradłam go Wowi. I od tego momentu używam oddzielnego ręcznika do buzi. I tak samo jak się ma inny ręcznik do włosów, tak samo mam inny ręcznik do buzi. I to powoduje oczywiście, że jest on bardziej higieniczny i piorę go raz, dwa razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik, to już chyba wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie mi na dole. Jeżeli Wam się spodobał filmik, to nie zapomnijcie o pozostawieniu po sobie śladu. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania moich innych filmików. Pa!